O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj tylko tak krótko, informacyjnie. Tak jak obiecywałem, chyba jeszcze w starym roku, w tym roku trochę podróży, trochę tournée po Polsce. Mówiłem, że postaram się odwiedzić jak najwięcej wystaw. Byście też mieli okazję spotkać mnie w różnych zakątkach no, naszego kraju pięknego. No i oczywiście teraz na tapetę wlatują Kielce za tydzień. Od 15 do 17 marca wystawa się będzie odbywała. Wystawa jubileuszowa, 25-lecie, więc myślę, że będzie grubo, że będzie sporo maszyn, wystawców. No i najważniejsze zwiedzających, tak? Ja będę przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę. Zacznijmy może od niedzieli. O 12 w hali trzeciej w kapsule 3 będzie spotkanie ze mną. Z Rolnik Szuka traktora. No Rolnik Szuka po prostu i Mateo 780. No będziecie tam mogli podejść, pogadać, zadać nurtujące Was pytania do któregoś tutaj z nas trzech powiedzmy. Przygotowaliśmy też jakieś tam małe konkursy z nagrodami. No i myślę, że będzie fajnie. Wpadajcie, godzina 12 jeszcze dodam. A w pozostałe dwa dni będę na stoisku gdzieś tam tylko po prostu na stoisku BASF z Xarvio. No prócz tej oczywiście jednej godzinki, albo jeśli nie na stoisku, to będziecie mogli spotkać mnie gdzieś na targach. No ale żeby było łatwiej, to jakiś tam punkt zaczepienia mam, tak jak w poprzednich edycjach, gdzieś tam, żeby było wiadomo gdzie jestem, to mówię BASF Xarvio. Dodatkowo dla osób, które przyjdą na stoisko, myślę, no fajna atrakcja będzie, ale fajny temat, będzie można zdobyć taki voucher na powiedzmy korzystanie z tej aplikacji Xarvio przez cały rok dla uprawy pszenicy, także warto przyjść. Więcej o całej aplikacji, o tym systemie dowiecie się na stoisku. Będą osoby, które będą mogły Was, że tak powiem, poinstruować. No i co? I myślę, że przybędziecie jak najliczniej. No myślę, że warto, tak? Gdzieś tam się pojawiam. Może będzie ze mną Ewelina, więc no to tak tutaj, że tak powiem, no będzie mi po prostu towarzyszyć. Nie wiem czy cały czas, ale chyba się wybierze ze mną. No a u nas przed chwilą pięknie popadało. Pięknie, no pięknie. Dzisiaj już chyba trzecia taka szaruga. Łącznie chyba 12 litrów, więc już jest fajnie. No bo tej wody, z tą wodą jest naprawdę krucho. Nie będę wchodził dalej w pole, ale widać rzepak się pięknie zieleni. No i co, nie przedłużając, mówię dzisiaj tylko informacyjnie. Także zapraszam Was i pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć!